Halo, halo, jesteśmy live. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Robert z kanału WGC, czyli Warsaw Guitar College. Słuchajcie, ubrałem się tak nie przez przypadek, tak streetwearowo, bo moim gościem dzisiaj jest wybitny breakdancer, który przy okazji śpiewa. Siemanko. Wybitny breakdancer. No wiesz co, wybitny, bo się nieźle łamie. Jakub Józef Orliński, słuchajcie, mamy duże święto na kanale. Cześć, fajnie, że przyjąłeś zaproszenie, dzięki wielkie. No, to ja dziękuję, to ja dziękuję. Słuchaj, no właśnie gadaliśmy sobie jeszcze przed wejściem na wizję, że dużo się dzieje u ciebie. Właśnie wróciłeś z Genewy. Opowiedz co nieco, co tam się działo. Słuchaj, rewelacja. No, ja uwielbiam ogólnie łączyć przyjemne z pożytecznym, więc głównym celem całej podróży było skończenie w końcu mastera nowej płyty. Solowa płyta moja trzecia już wychodzi całkiem niebawem, bo na jesień, ja to tak lubię wypuścić płytkę na jesień. Okej. Więc poleciałem do mojego inżyniera dźwięku, bo po prostu jest to najłatwiejszy sposób, żeby wyedytować taką płytę, sprawdzić wszystko, zobaczyć, czy jesteśmy wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci po wysłuchaniu tych wszystkich kawałków. Nie po wszystkich byliśmy uśmiechnięci, ponieważ są bardzo emocjonalne i smutne, więc no, aż się po prostu, się, wiesz, kręci łezka wokół, trochę. Okej. Nie no to ja tak nie śpiewam, ale wiesz, ale jednak Il Pomodoro naprawdę dobrze gra i niektóre z tych utworów, te ritornelle są zagrane w taki sposób, że po prostu nie mam pytań, pytań. A że łączyć przyjemne z pożytecznym, pojechałem, wiesz co, tam poleciałem, znaczy się, do Curychu, żeby odwiedzić znajomych w ogóle, więc się dobrze pobawiłem jeszcze przy tym i dopiero zająłem się pracą, bo rzeczywiście edycja płyty trwała 2 dni, 30 godzin przed panelem, boom. Super. No to kawał roboty, co nie? A bo tak, mamy płytę Anima Sacra, mamy płytę Facce d'Amore, tak? Dokładnie. Jaki będzie tytuł trzeciej płyty? Już możesz coś zdradzać, czy nie? Nie mogę jeszcze. Okay. Nie mogę jeszcze, ale już zaraz będę mógł, dlatego ciężko mi tak trzymać język za zębami, bo to już za chwilę, właściwie za miesiąc będzie wielkie odsłonięcie tak naprawdę. Za miesiąc. Okay. Wydaje mi się, że już za miesiąc. Wszystko zależy też od takich pandemicznych sytuacji, ale okładka już jest gotowa. Okay. I takie upublicznienie jakby okładki razem z tytułem będzie już niebawem, za miesiąc, maksymalnie za dwa, no jeżeli ta sytuacja pandemiczna nam spowolni jakieś inne działania, które mamy też na względzie w ramach promocji całego tego albumu. Więc no ale to i tak już miesiąc czy dwa to już naprawdę nie ma różnicy, jest blisko. Jasne, przy roku pandemii to naprawdę co to jest miesiąc. Dokładnie, co to jest miesiąc. W maseczce się ciężko śpiewa chyba, co? Słuchaj, na szczęście musiałem to robić tylko na próbach w Berlinie. Naprawdę? Tak. O kurde. Nie musiałem tego robić na koncertach, aczkolwiek bardzo było blisko, a musiałbym to robić w Madrycie na koncercie w styczniu. Na szczęście pozwolili mi nie śpiewać w maseczce. Cała reszta orkiestry musiała być w maskach, ale ja na szczęście musiałem wchodzić na samą moją pozycję, musiałem wchodzić w masce i mogłem ją ściągać tylko jakby na utwory. No szczerze mówiąc, powiem ci, nie to, tak może radykalnie to zabrzmi, ale nie zgodziłbym się na performowanie w masce, no nie, bo po pierwsze nie byłem na to przygotowany w ogóle, a po drugie, no to jakby odbiera 90% wyrazu. To nie jest ani przyjemne dla publiczności, ani to nie jest przyjemne dla wykonawcy. Więc wiesz, to nie, absolutnie nie. Nie, to ja, wiesz, ja tak palnąłem taki głupi żart, myślałem, że w ogóle nie ma takiej opcji. Nie, no przecież naprawdę jest po prostu na próbach non stop trzeba śpiewać w tych przyłbicach albo w tych maseczkach. To jest hardcore, bo nie chcę tutaj obrzydzać nikomu, ale wyobraźcie sobie, jak mówicie, jak tam się po prostu robi. A wyobraźcie sobie teraz... Na siebie plujesz po prostu. To jest hardcore z tej maski. Więc nie, absolutnie mówię takim działaniom nie. I tak uważam, że to jest, no okej, okay, musimy dbać o swoje zdrowie, ale no przed takimi próbami my wszyscy musieliśmy być testowani i
Na dodatek podpisywaliśmy dokumenty, które obligowały nas prawnie tak naprawdę, że nie możemy się spotykać z nikim, na przykład w tym Berlinie, oprócz jakby tej obsady i tych ludzi z próby. Więc tak naprawdę że takie było, wiesz, taka sytuacja bardzo bezpieczna. No wiadomo, że ktoś może się urwać i pójść gdzieś na miasto, ale wszystko było zamknięte, no pandemia, no halo. Więc jakby, no, śpiewanie w masce... Nie, nie okay, polecam. Okay. Nie będę nawet próbować. Słuchaj, no moim gościem jeszcze raz jest Jakub Józef Orliński, kontratenor. No i właśnie zaczynając od tego chciałbym obalić trochę mitów. No bo przygotowałem się dobrze, posłuchałem wielu wywiadów. No jak to jest, słuchaj, z tym byciem kontratenorem? Bo oczywiście opinia jest taka, że rodzi się z tym człowiek po prostu i to jest wygranie losu na loterii. A jak jest naprawdę? No to pierwszy mit. To nie jest żadna loteria, nic się nie wygrywa. Nie brałeś udziału w loterii. To jest tak naprawdę piętno na całe życie. Nie, nie, słuchaj, mówiąc szczerze, to jest czysto techniczny zabieg. Jakby tu nie ma żadnych cudów. To jest tak jakby po prostu, jak z głosem jest. Czyli jeżeli masz ładny głos, no to jesteś w stanie z niego coś zrobić. Jeżeli masz brzydki głos, no to niestety można go troszeczkę pójść w tą albo w drugą stronę. Można troszeczkę kolor zmienić, technikę oczywiście poprawić, ale ten głos niestety zawsze będzie brzydki. Ale w jaki sposób go używasz, to już jest twoja sprawa. Więc oczywiście dane jest mi od Boga, że jakiś tam mam taki, a nie inny kolor głosu. Więc za to jestem bardzo wdzięczny, ale jeżeli chodzi w ogóle o śpiewanie kontratenorem, no to właściwie każdy facet może być kontratenorem, bo to jest tylko i wyłącznie zabieg techniczny, czyli po prostu używania brzegów, napiętych brzegów strun głosowych, bo przy normalnym użyciu głosu, takim właśnie jak, ja to nazywam normalnym, tak naprawdę no, jasne, kontratenor jasne. To też jest normalne użycie głosu, tylko po prostu jest nam tak troszeczkę jeszcze nadal, szczególnie w Polsce, egzotyczne, że to jest takie właśnie nienormalne, ale właściwie jest to taka technika falsetowa, czyli właśnie, że jak są te struny, to są tylko brzegami strun się operuje i dlatego można wydobywać te wyższe dźwięki i w zależności od tego, jakie kto ma, jaką długość strun głosowych, no to wtedy będzie tym kontratenorem altowym, mezzosopranowym albo nawet i sopranistą. No właśnie, bo trzeba by powiedzieć, że kontratenor też się dzieli na różne rodzaje, prawda? Dokładnie, dokładnie. No dobra, a słuchaj, a jak to w takim razie było? Bo to jest super ciekawe, no bo śpiewałeś kontratenorem od zawsze? Wiesz co, zaczynałem w chórze amatorskim Gregorianum jako chłopiec już, więc jakby, wiesz, ja robiłem bardzo dużo różnych rzeczy w życiu i jakby przy tym wszystkim graniu w tenisa, jeżdżeniu na deskorolce półzawodowo i, wiesz, capoeira, akrobatyka, więc jakby jest dużo takich sportowych rzeczy, ale zawsze, zawsze od tego ósmego, prawie dziewiątego roku życia byłem w tym amatorskim chórze, który mnie tam troszkę przeszkolił i umuzycznił. Bo tam, no niestety nie nauczyłem się zbyt wiele, jeżeli chodzi o teorię muzyki, czy nawet taką, wiesz, no to głównie było tak, że jak pani grała nam na fortepianku dźwięki, no to my żeśmy je jak takie małpki powtarzali, no ale tak. Rzeczywiście, ale radość z takiego muzykowania była niesamowita i tam oczywiście, no jak się jest chłopcem, no to w pewnym momencie no przechodzi się przez mutację głosu i niektórzy przechodzą przez nią dość drastycznie, że ten głos się rzeczywiście łamie w pół po prostu i nie ma nic, a niektórym, tak jak u mnie, ten głos jakby, nawet nie to, że ta mutacja dochodzi dość późno, ale jest taka bardzo... Czyli naturalnie to przeszło. Naturalna i wiesz, i ja śpiewałem jako alt w tym chórze jako chłopiec, a później z kolei jako bas-baryton przez chwilę w tym zespole takim męskim wokalnym, z którego bardzo szybko żeśmy z tych średniowiecznych utworów poszli do renesansowych utworów, gdzie potrzebne są te dwa głosy wyższe i tam właśnie zacząłem śpiewać ponownie jako,
jako alt, czyli właśnie posługiwałem się tym głosem kontratenorowym, ale nie do końca wiedziałem, jak to się nazywa, jak to się je, o co w tym chodzi i jak się w ogóle tego używa i technicznie jak to wygląda, więc dopiero po latach tak naprawdę śpiewania, po warsztatach tak naprawdę z Cezarym Szyfmanem, a później już właśnie z Polem Esłudem, dowiedziałem się już dużo, dużo więcej na temat tego głosu i jak to w ogóle wygląda i jak to się kształtuje. No właśnie, bo słyszałem, że masz na siebie taśmę prawdy gdzieś tam, twoje pierwsze wykonania jako kontratenor. I że to wcale nie było takie oczywiste od początku, że będziesz świetnym kontratenorem, prawda? Że ta barwa... Słuchaj, no jest jak jest. Nie można się oszukiwać. Trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi. No... A to dobrze, bo to uczy pokory, nie? I widać tą całą drogę. Zdecydowanie. No ja to zawsze powtarzam i w wywiadach, i moim znajomym, którzy uważają, że o, Jakub, ty jesteś takie złote dziecko, wszystko ci się udaje, wow. Absolutnie nie. To jest, wiesz co, to jest wszystko tylko perspektywa. Jeżeli ktoś obserwuje tylko moje działania zawodowe, no to wie, że rzeczywiście postuję tam dużo, no bo teraz się dużo dzieje, ale to są, no ja przeszedłem przez lata cierpień, tortur i po prostu ćwiczeń. No, to nie było łatwe. To nie jest tak, że się pstryknie i jest. Niestety z kontratenorem to jest troszkę tak jak z dzieckiem, które zaczyna grać na skrzypcach. Szybko, jest, dokładnie. Bo już co innego jest, jak masz dziecko, które gra na fortepianie. Bo fortepian jest nastrojony, dokładnie, ono coś tam stuka, tak. Może chwilę, dokładnie. I jest dźwięk, ale żeby wydobyć z siebie dźwięk, być instrumentem, ale tak samo na skrzypcach czy wiolonczeli, no te dźwięki są na początku hardcore. No, są brzydkie i po prostu i się można namęczyć. I z kontratenorem jest troszeczkę podobnie, że ten głos musi jakby nauczyć się korzystać z tej mniejszej części strun głosowych, musi się nauczyć tego wolumenu, który musi produkować i kształtowania tak naprawdę wszystkiego za pomocą właśnie tych brzegów, tych strun. I jest to trochę inne niż na przykład jakbym zaczynał jako bas baryton, czy jeżeli byłbym kobietą, to jako tam sopran, czy mezzosopran. No tak. Więc jest to troszeczkę inne, bo rzeczywiście było tak, że na studiach, na których zresztą też byłeś, to... Znaczy na innym wydziale jak coś. Na innym wydziale oczywiście twoja kariera wokalna nie zaistniała na Uniwersytecie Muzycznym. Całe szczęście. Ale wiesz co, no było jednak tak, że ja miałem bardzo duże takie też problemy psychiczne z tego względu, że byłem z ludźmi na studiach, którzy naprawdę brzmieli już super. Na pierwszym roku studiów oni już, na przykład jako tenor, jako mezzosopran, jako sopran, jako baryton, oni brzmieli jak już takie no, poprawne, prawidłowe, operowe głosy. A nagle przyszedłem ja i czułem się jak taki skrzeczące zwierzę trochę i to było takie piskliwe w ogóle i wiesz co, no dlatego mam te nagrania. Mam nagrania ze swoich pierwszych tam egzaminów na uniwersytecie, bo no po pierwsze, tak jak powiedziałeś, uczy to pokory, ale daje też to w wielu momentach mojego życia, kiedy miałem naprawdę takie, no powiedzmy stany depresyjne, bo to się zdarza w naszym zawodzie dość często, że są po prostu wzloty i upadki, to często wracam właśnie do tego, że kurde, Jakub, zastanów się, tak naprawdę przeskoczyłeś wszystkie swoje marzenia, no bo twoim marzeniem było czysto zaśpiewać chociaż jeden utwór. I wiesz, a dzieje się po prostu, jest tyle rzeczy i tak śpiewałeś. No i puszczam sobie wtedy kawałek takiego nagrania i mówię, Jezus, Louise. No to jest super. Wtedy widzisz te kroki, widzisz po prostu do czego doszedłeś, ile dokonałeś w tak naprawdę stosunkowo niedużym czasie. No w ogóle twoja historia brzmi bardzo, bardzo fajnie, no bo to pokazuje też jaki masz mocny charakter i widzisz ten cel daleko, no nie? No bo ktoś mógłby na uczelni się podłamać totalnie, a z drugiej strony ktoś może to wykorzystać, widzisz dużo lepszych od siebie i wiesz, że jeszcze ile masz do roboty i że jeszcze możesz ich przegonić, nie? Dokładnie. Znaczy wiesz co, na początku muszę przyznać, że moje jakby mój kopniak motywacyjny był troszeczkę szedł ze złego miejsca, bo rzeczywiście kierowała mną trochę złość i taka... Ale to, że ja im pokażę, czy co? Dokładnie, bo wiesz co, no ja, no nie jest to tajemnicą, że się nie dostałem na uczelnię, jakby byłem tym którymś pod kreską i musiałem płacić za studia, więc ja te pierwsze 3 lata byłem na studiach płatnych,
u naszego Fryderyka Chopina zacnego. Więc i tak naprawdę teraz już z perspektywy czasu jakby okej, okay, rozumiem, że przyszedłem z ulicy, że nie miałem doświadczenia żadnego, że ten głos był nierozwinięty, ale jedyne co mam za złe tej uczelni to to, że jakby za pierwszym razem jak zdawałem, to przeszedłem wszystkie trzy etapy i wiesz, wylądowałem pod kreską, a jak studiowałem już rok na tej uczelni, to chyba wpadłem w jakąś rodzaj gry politycznej między profesorami, albo nie wiem, co się wydarzyło, że nawet nie przeszedłem tej pierwszej rundy, wiesz, po roku studiowania na uniwersytecie. Więc jakby, bo wiesz, no co roku starałem się znowu zdać jakby na studia dzienne. Więc to nadal jest w mojej głowie taka zagadka i nie mam zamiaru do tego dochodzić, aczkolwiek taka gorycz zostaje. W każdym razie wiem że miałem bardzo, bardzo długą drogę, tylko wiesz, no jak co chwilę zostajesz takie że nie przyjmujemy cię, nie przyjmujemy cię. I wiesz, i ktoś ci mówi, że nie możesz robić, nie możesz na przykład tańczyć breakdance, bo wtedy nigdy nie zostaniesz śpiewakiem. No to ja mam, a wiesz co, a ci pokażę, że będę. A pokażę ci, że będę to robił i jeszcze zobaczysz, że będzie spoko. Więc ja jakby bardzo dużo czasu poświęciłem na taką samoanalizę swojego ciała, przede wszystkim organizmu, jak on funkcjonuje, jeżeli chodzi o różne zachowania fizyczne, ale też jeżeli chodzi o żywność, bo jest masa takich rzeczy, które... Że ma to wpływ na głos, tak? Ma totalny wpływ na głos, więc wiesz, no jakby jest dużo, dużo wyrzeczeń, jak się jest wokalistą i można się z tego śmiać, można, wiesz, można to jakby bagatelizować, ale no jednak wiesz, ja wody piję od groma, bardzo rzadko piję jakikolwiek inny napoje niż woda. Więc to jest, no, wiesz, jeden może powiedzieć wyrzeczenie, ale z drugiej strony ja to strasznie lubię, wiesz, nie potrzebuję żadnych napojów typu zdrowszy będziesz, Fanta czy coś. Oczywiście wiadomo, że fajnie jest czasami się napić takiego kolorowego wystrzału, ale nie potrzebuję tego, ale to jest właśnie higiena głosu i dzięki temu nigdy jeszcze nie odwołałem żadnego koncertu i dzięki temu wiem dokładnie, co mam ze sobą zrobić przed koncertem, żeby nawet w złym samopoczuciu, czy fizycznym, czy mentalnym, wiem, jak się podnieść i jakby do tego dojść. Ale żeby tylko jeszcze nie kończyć na takiej negatywnej nucie z tym Fryderykiem Chopinem, no, to muszę przyznać, że bardzo dużo jednak ta moja pani profesor, pani Ania Radziejewska mi pomogła, bo ona była taką no drugą matką, no wiesz, ona włożyła we mnie tyle pracy, że jakby ona była jedną z niewielu osób, które w ogóle wierzyły we mnie na tej uczelni, więc jakby to też podnosiło mnie jakby na duchu i ona mi dawała takie wrażenie, że no z tego da się coś wyrzeźbić, że to jest możliwe, żeby coś z tego wyszło, więc jakby tutaj pokłony dla pani Ani, bo ona rzeczywiście zrobiła taką robotę, że rzeczywiście to zadziałało i teraz mogę robić jakby zawód, który studiowałem. No. No tak, tak, super. A słuchaj, mam jeszcze pytanko a propos tego, jest coś, czego żałujesz, że nie możesz na przykład już, musisz sobie ograniczać jedzenie jakieś albo właśnie picie? Wiesz, że nie. Okej. Okay. Chyba nie, bo są rzeczy, na przykład jestem uczulony na kukurydzę, więc nie mogę kukurydzy jeść, ale... Nigdy nie byłem jakimś takim fanem kukurydzy, żeby nagle teraz płakać po kątach i jak nie mam żadnych koncertów, to nagle jeść kukurydzę. Ale miałem przez chwilę dramat, bo wiesz co, przez to jak wiele jadłem bananów w Stanach na studiach, bo nie miałem za dużo właśnie pieniędzy. Do tego też dojdziemy. To wyrobiłem w swoim organizmie uczulenie na banany, więc przez dwa lata, tak, to jest możliwe, szczególnie u osób, które za dziecka miały dużo alergii, a ja jak byłem mały, takim naprawdę niemowlęciem, to miałem bardzo dużo alergii i one zniknęły, ale w takich momentach się objawiają, czyli ja jadłem naprawdę codziennie po parę bananów i to brzmi śmiesznie, ale czemu naprawdę... Banany z masą orzechową. Tak, dokładnie, więc jakby to wszystko przeszło na to, że po roku nagle miałem tak, że takie no, coś cały czas tutaj... Więc musiałem sobie odpuścić na dwa lata, odpuściłem i teraz już jest spoko, teraz już znowu mogę jeść banany i jest bardzo fajnie.
No to spoko. Polecam zdrowie. Mam takie pytanko do ciebie, bo to mnie też bardzo ciekawi, bo powiedziałeś, znaczy wiemy też, że byłeś w Akademii Operowej, no nie? Jak byłeś tutaj w Warszawie. No i jakbyś miał tak wytłumaczyć, na co komu taka Akademia Operowa, skoro przecież studiowałeś na Wydziale Wokalnym? Nie, no to jest najlepszy program na ziemi w ogóle. Znaczy, nie wiem czy na ziemi, ale uważam, że w Polsce to są wrota do świata tak naprawdę, bo pani Beata Klatka robi no tak niesamowitą robotę, robiąc właśnie tą, aranżując całą tą Akademię Operową. Ja tam poznałem profesorów Ejtana Pesena, który jest do teraz moim mentorem, i Matiasa Rexrota, też kontratenora, który tam naucza. I on bardzo, bardzo wielu rzeczy mnie nauczył też, więc jakby no dzięki nim ja poszedłem dalej w swojej karierze, bo no jednak no jest coś w tym, już wielokrotnie to słyszałem od największych śpiewaków, którzy dreptają po naszej ziemi, że no studiować można, ale wszystkiego się uczysz tak naprawdę po studiach, dopiero jak wchodzisz w zawód i możesz skontrolować, czego tak naprawdę ci brakuje, w czym jesteś dobry i jesteś tak naprawdę zdany też na siebie. I to był ten moment, kiedy jak ja skończyłem studia, ja jeszcze tak naprawdę na studiach już zrobiłem pierwszą produkcję w Niemczech i zacząłem pracować głównie w Niemczech, ale też szkoliłem się właśnie w tej Akademii Operowej i za pomocą Ejtana, który mnie tam szkolił i wypchnął tak naprawdę i kazał mi postudiować jeszcze więcej, właśnie dotarłem do takiego Juilliard i myślę, że dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, bo myślę, że gdybym nie pojechał dalej studiować, to no bym sobie prowadził takie życie właśnie, żebym tam śpiewał w tych teatrach typu tu jobbik. Tu właśnie tak w tych Niemczech, tutaj w tych mniejszych miejscowościach, może czasami bym zahaczył o coś większego, ale myślę, że nie potoczyłoby się to tak, jak się to toczy teraz. Czyli i właśnie w ten sposób, że Ejtan mi uświadomił dokładnie, że stać cię na to, żeby być na wyższym poziomie, tylko musisz złapać te elementy, które są podstawą tak naprawdę tego levelu pro, top. Czyli top, czyli właśnie rodzaju stylistyki wykonywania danych epok, czy wymawiania poprawnego danych języków. I to jest ogromna praca, no to jest ogromna, ogromna praca, plus rozwój głosu i techniki, no wiadomo, no to jest zawsze, no ale jest bardzo dużo takich składowych, które wpadają na to, że ja dopiero po latach zrozumiałem, dlaczego dany śpiewak, śpiewaczka wygrała jakiś tam konkurs, a ja nie miałem pojęcia dlaczego, bo ktoś inny mi się dużo bardziej podobał. I to właśnie nie chodzi tylko o dźwięk, chodzi też o to, że słychać w pewnym momencie te niuanse, może małe techniczne, ale głównie stylistyczne i też właśnie tej wymowy danych języków, które są, to są podstawa właśnie tego levelu top, że jeżeli ja słyszę kogoś śpiewającego po włosku, to jestem od razu w stanie stwierdzić, czy ta osoba w ogóle ma pojęcie, co to jest IPA i czy w ogóle ma świadomość tego, że we włoskim są otwarte samogłoski i zamknięte, czy nie. No więc to są takie rzeczy, które już ci śpiewacy na levelu top mają jakby w swoich narzędziach, no w swojej torebce z narzędziami i po prostu nimi dysponują. No właśnie, obalmy kolejny mit w takim razie. Czy to, że śpiewasz w różnych językach, to zawsze oznacza, że mówisz biegle w tych językach? No, słuchajcie, świetnie by było, jakbym mówił w wszystkich językach, ale niestety śpiewak musi być swojego rodzaju oszustem. My musimy świetnie potrafić imitować. Zresztą każdy muzyk ma swego rodzaju dobry słuch muzyczny, co sprawia, że dużo łatwiej nam jest po pierwsze powtarzać różne dźwięki, różne melodie, ale też wysłyszeć niuanse w danych językach. Więc no może świetny w akcentach nie jestem, ale no jestem w stanie stwierdzić, że ktoś jest z Australii, mówi australijskim, angielskim, czy amerykańskim, czy brytyjskim. I jestem w stanie jakieś poszczególne rzeczy imitować właśnie przez to, że mam jakiś tam słuch muzyczny. No i w ten sposób też działa nauka tych wszystkich języków, że jeżeli coś śpiewam po francusku, czy po włosku, czy po łacinie niemiecko-włoskiej, czy właśnie jakiejś polskiej, czy hiszpańskiej, bo też się rozróżnia, czy właśnie francuskiej, no to są zupełnie inne wymowy i trzeba to właśnie potrafić wypowiedzieć. No i to jest jedna z takich rzeczy, które uczy Juilliard bardzo.
skrupulatnie, czyli IPA, International Phonetic Alphabet. I to jest... Mieliście coacha od każdego języka osobno? To jest tak, że masz normalnie, uczysz się u każdego innego tak naprawdę właśnie nauczyciela tego alfabetu fonetycznego i to jest zazwyczaj w dobrych słownikach masz taki kwadratowy nawias. Tak, tak. Mhm. Tam są takie właśnie bardzo dziwne czasami znaki, które jeżeli znasz te znaki, to jesteś w stanie wypowiedzieć, no powiedzmy dobrze, jakiś tam wyraz. I jeżeli się tego dużo używa, a ja tego dużo używałem, w szczególności jeżeli chodzi o włoski, no to rzeczywiście szybko to łapiesz, zaczynasz rozumieć i teraz już nie potrzebuję rozpisywać wszystkich tych oper na te znaki, tylko po prostu wiem, znam jakieś tam zasady, które po prostu rzutują już na cały tekst i jestem w stanie to wykorzystać. Ja cię w ogóle, jaka to jest robota, oprócz tego, żeby interpretację ogarnąć, no nie, to jeszcze rozpisywać wszystko na samym początku. No nie, no to są godziny, ale dlatego to, no wiesz, jest tyle memów o śpiewakach, którzy, no ja bardzo, bardzo rzetelną pracę zrobiłem i siedzą właśnie i kolorują sobie nutki, wiesz. No bardzo ciężka praca, ale muszę przyznać, że no jest coś w tym, że nie można, głosem nie możesz ćwiczyć 8 godzin dziennie, codziennie, tylko trzeba ćwiczyć z głową. Ja ćwiczę całkiem dużo, bo lubię i też bo mogę, wypracowałem w sobie taką wytrzymałość, ale też dla mnie niesamowicie relaksujące i też niesamowicie dobrze wpływa na moją interpretację i też kreatywność w danym utworze, jak ja właśnie robię taką robotę typu wpisuję sobie spokojnie, już mam własny system, czyli właśnie na czarno pod spodem robię, wiesz, tłumaczenie, na czerwono mam zazwyczaj właśnie to, jeżeli mam jakieś tam znaki, które mam wątpliwości tego IPA, czyli tej fonetyki, mam różowy od appoggiatur i różnych ornamentów, no i mam zielony, które są przecinki i oddechy, no wiesz, i tego jest masa, albo w ogóle podkreślanie jakiegoś tam tekstu, czy akcenty, które chciałbym wydobyć i to wszystko sobie tam kolorujesz i to jest taka, wiesz, nudna tak naprawdę praca na sucho, ale ona przynosi bardzo dużo efektów. Czyli w walizce minimum 4 kredki muszą być zawsze. Oj, przesadzę, ja mam taki pisaczek, który zawsze ze sobą wożę i mam wszystkie swoje markery, wszystkie znaczniki, no nie wiem, wiesz co, to u każdego jest inaczej, bo jedni, wiesz, znam takich ludzi, którzy w ogóle nic nie zaznaczają i wcale im by to pewnie nie pomogło, ale ja jestem wzrokowcem i mam dość fotograficzną pamięć, więc ja jestem w stanie ci powiedzieć, że jak mi powiesz kara spoza, no to ja wiem dokładnie, że ta fraza się zaczyna w tym i w tym miejscu, ja to widzę tą stronę po prostu, więc jak ja sobie koloruję i zaznaczam różne rzeczy, to ja to widzę i jeżeli po prostu mi to ułatwia proces nauki i tak naprawdę cały ten proces wrzucania tego w moje ciało i interpretowania tego. Mnie to w ogóle bardzo fascynuje, jak przy tak dużej ilości projektów, które masz cały czas, no bo pandemia, nie pandemia, ale działasz cały czas bardzo sprawnie. Jak ty w ogóle organizujesz swój czas? Masz jakieś patenty na to wypracowane przez lata? Czyli oldschoolowo. Czyli to jest ta słynna aplikacja w telefonie. To jest aplikacja, to jest analog to-do list. Okay. Słuchaj, bez tego długopisu i tej kartki myślę, że nic bym nie był w stanie zrobić, bo tego jest tyle do ogarnięcia i mimo tego, że się ma menadżera, czy się nie ma menadżera, no ogólnie, wiesz, mam swoją wytwórnię, która ze mną współpracuje, mam swoich... Tak, powiedzmy, jesteś wyłącznie w Erato, tak? Tak, Warner Classics i Erato. I w topowym menadżmencie. Dokładnie, tak przynajmniej powiadają. I wiesz, i to wszystko jest spoko. I mam rzeczywiście ludzi, którzy bardzo mi pomagają w pewnych sytuacjach i dbają o moje bezpieczeństwo właśnie i taką jakby wartość też artystyczną, bo jak się pojawiają jakieś, wiesz, rzeczy na YouTubie na przykład, które nie mają prawa tam być, to oni bardzo szybko reagują i to ściągają, wiesz, i to są Czyli rzeczy mnie bardzo... nie ściągnęli. Nie, no przestań, tutaj nie ma żadnego śpiewania, ale wiesz, jak tu zanucę dwie nutki i później powiem, że słuchaj... Nie, nawet ci nie będę namawiał. Nie, no nie, żartami, ale są, wiesz, czasami na przykład ktoś nagrał cały model, telefonem. Wiesz, 20 minut po prostu z siódmej ławki, no. Dźwięk jest skandaliczny, bo wiesz, nie mam problemu, żeby coś takiego było, ale jakby było z dobrym dźwiękiem nagrane, a nie, że przez rękę jeszcze szumi, wiesz, i później ja na tym źle wychodzę jako artysta.
bo ktoś na to wchodzi i wiesz, i nagle to ma w ogóle, ja ostatnio znalazłem takie nagranie z jakiegoś kościoła, gdzie za filara po prostu z szeleszczącą kurtką gdzieś po prostu jest cały Alma Redemptoris Mater, czyli właśnie jakieś 13 minut muzyki. No i wiesz, i to miało kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, no to więc wiesz, ja to dopiero znalazłem, więc trzeba to zdjąć, bo to po prostu nie przedstawia ciebie jako artysty w dobrym świetle, no. No to jest bardzo miłe oczywiście, bo to znaczy, komuś się podoba, ale lepiej się tym może nie dzielić na YouTube. Tak, ale wiesz co, ja ogólnie mam taką zasadę, że ja bardzo chętnie ludziom, wiesz, daję jakby to, że możemy sobie zrobić jakieś tam zdjęcie po koncercie, coś, ale ogólnie apeluję i już kilka razy miałem taką sytuację, że musiałem po utworze przerwać i poprosić panią, żeby jednak zaczęła słuchać, a nie siedzieć przy telefonie i nagrywać koncert. Bo pierwsza rzecz, że w każdej sali koncertowej jednak ci mówią, że nagrywanie jest zabronione, a druga rzecz, że jak się performuje, no to wiesz, no to ja jestem żywym artystą, który bierze energię właśnie z takiej publiczności i jak wszyscy słuchają i są w tym, a w drugim dosłownie rzędzie stoi jakaś babka i po prostu i tam tylko z tym telefonem, no to dla mnie jako wykonawcy jest to mega deprymujące, dlatego właśnie ja mam taką strategię, że jak robię bisy, niech sobie ludzie nagrywają, ale cały koncert, jak jest koncert, chcę, żeby byli ze mną i oczywiście w miły sposób to mówię, bo to wszystko ma na celu właśnie tą pozytywną energię bycia tu i teraz razem w tym miejscu i właśnie tworzenia tej atmosfery unikalnej dla tego właśnie miejsca w tym czasie. I ten telefon po prostu, czy był taki znany pan z Wersalu, który ma już zakaz tam wstępu, bo ukrywał sobie tutaj w ogóle cały system graniowy. On miał całe studio pod kurtką, więc on zawsze wykupował właśnie jakieś tam bilety i robił z siebie studio nagraniowe. Niesamowite, niesamowite. Ale słuchaj, tylko ci szybko dokończę, że fajnie mieć wytwórnię, fajnie mieć management, ale jednak tak jak ci mówiłem jeszcze przed połączeniem się tutaj na live, ja bardzo dużo sam produkuję. Od zawsze musiałem sam produkować, bo tak jak ci mówiłem, zaczynałem jakby z tego dolnego pułapu i nie miałem łatwo. Nie miałem łatwo, musiałem zawsze szukać sam jakichś możliwości, nawet na studiach, jak śpiewałem jakieś tam koncerty, to były tak żenujące pieniądze, że musiałem pracować właśnie w firmie odzieżowej, pracowałem jako model. Jako model właśnie. Więc robiłem bardzo jakieś pokazy taneczne, bardzo, bardzo dużo rzeczy i też dużo właśnie podróżowałem sam, jakieś konkursy dostawałem po prostu w tyłek, wiesz, po pierwszych rundach, ale później jakieś tam nagrody zdobywałem, coś i zaczęło to funkcjonować, ale zawsze jakoś miałem te swoje pomysły, swoje rzeczy, które robiłem i tak samo to widać właśnie na tych wszystkich moich płytach, bo wszystkie te płyty są zrobione jakby z mojej inicjatywy, to są moje pomysły na okładki, moje pomysły na jakiego fotografa, z kim chcę pracować, na całą w ogóle design tej książeczki, na teledyski, to wszystko są rzeczy, które się zaczynają, no nie chcę, żeby wszystko było ja, ale to są wszystko rzeczy, które powstają właśnie przez to, że ja dużo podróżuję i w samolocie zapisuję jedną myśl, później wiesz, zasypiam na 3 godziny, ale budzę się i mam kolejną myśl i to wszystkie te kropki sobie łączę i robię to jako ja, bo to jestem, ja jestem jakby Jakub Józef Orliński i mam swoje artystyczne jakieś tam wartości, za którymi podążam i co chcę przekazać ludziom. Dlatego jeżeli tworzę płytę, tworzę jakiś program, jakiś album, to chcę, żeby on był wypowiedzią moją artystyczną i dlatego korzystam z pomocy wielu, wielu osób, ale są to pomysły idące jakby z takiej produkcji mojej, a nie, że wytwórnia narzuca na mnie, wiesz, pierwsza płyta, handel hity. Więc... No właśnie, do tego chciałem nawiązać, no bo po pierwsze, jak się trafia do tak wielkiej wytwórni, jak to wyglądało u ciebie i jak już trafiłeś, no to słyszałem, że oni ci zaproponowali coś w stylu handel hitów, a ty byłeś na tyle przekonany o swoim pomyśle, że oni zgodzili się na to ryzyko, no nie? Tak, zgodzili się. Wiesz co, moja droga była taka wyboista, ale koniec końców miała bardzo dużo dobrych aspektów, które się wydarzyły dość nieświadomie, a później stały się jakby taką silną częścią mojej kariery, bo ja bardzo dużo podróżowałem i tak jak ci mówiłem, jeździłem na te konkursy i nawet jak odpadałem w pierwszych rundach, to często w tych konkursach są ci sami jurorzy.
No tak. I przez te lata, kiedy ja aplikowałem na te konkursy i tu dostałem, wiesz, tutaj się nie dostałem, tutaj dostałem się tylko, wiesz, i zaśpiewałem pierwszą rundę, tutaj byłem w finale, tutaj dostałem jakieś wyróżnienie, a tutaj nagle już w końcu dostałem jakąś drugą nagrodę albo trzecią nagrodę, no to ci ludzie, którzy mnie oceniali, widzieli, że jest ten typ dziwny z Polski, który cały czas próbuje i powoli i coś tam się dzieje. I wiesz, i później zacząłem pracować w Niemczech i rzeczywiście miałem bardzo dobre recenzje po tych wszystkich moich koncertach czy produkcjach operowych, że rzeczywiście jakby też prasowo w Niemczech, które Niemcy są dość taką potęgą, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, więc tego się dużo dzieje i też dużo się dzieje też w takiej normalnej prasie, że rzeczywiście to poszło i ten rozgłos jakoś tam poszedł, a z kolei jak wróciłem, jak poszedłem nadal na studia tam do Stanów, to tam byłem w dobrym miejscu, w dobrym czasie i udało mi się wygrać parę konkursów takich naprawdę dużych, co oczywiście miało jakiś tam wydźwięk na całą też Europę, bo ja non-stop wracałem też do Europy na jakieś poszczególne koncerty i to po prostu ta siatka tego, że ja się pojawiałem w całej Europie, a nagle tu w Stanach, i to, że śpiewałem w Stanach szczególnie masę przesłuchań, no tego było setki po prostu. Razem z Michałem Bielem po prostu śpiewaliśmy non-stop jakieś przesłuchania. No dodajmy, że Michał Biel, jak ktoś nie kojarzy, no to jest twój pianista od lat. Pianista od lat i przyjaciel, po prostu no bardzo, 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 bardzo nam kliknęła współpraca muzyczna, więc się trzymamy razem i muzyczny i partner na całe życie. Tak, dokładnie, mam nadzieję. Więc tak to wyszło, że jakby to ten rozgłos troszeczkę i tu i tam i nagle właśnie te po raz któryś już przesłuchanie dla Alana, który jest prezydentem Warner Classics Hierato, Alain Lanceron, to on w końcu po prostu na festiwalu d'Aix-en-Provence zaproponował mi, że no może byś nagrał z nami właśnie jakąś płytę solową. I ja tak stwierdziłem, że nie, no ja sobie robisz. Że ja płytę solową? Że ja jeszcze niedawno chciałem po prostu utwór czysto zaśpiewać, a ty chcesz, żebym ja cały dysk nagrał? Więc z jednym utworem po prostu. Więc trochę miałem tak, że dokładnie. Jeden utwór. I wiesz co, miałem trochę tak, że na początku mnie to zszokowało, bo nigdy o tym wcześniej nie myślałem, a z drugiej strony właśnie powiedziałem mu, że dobra, poczekaj chwilę. Czy było coś takiego, że to się nie dzieje? Po prostu tak, nie, no ja byłem totalnie zaskoczony i powiedziałem, że to jest chyba jakiś żart. No. Mhm. I nie mogłem w to trochę uwierzyć, ale dość szybko zauważyłem, że to nie jest żart, że to oni są poważnie, mówią i przedstawiają jakieś tam sytuacje. I przez to, że wzięli mnie z zaskoczenia, no to jednak wiesz, no to handle hity, no wiesz. I tak. Ale powiedziałem im, że poczekajcie, no jeżeli ja mam robić swój pierwszy album i rzeczywiście to ma być jakaś tam rzeczywistość moja nowa, no to ja muszę to zrobić po swojemu, więc przez to, że mam trochę szczęścia w poznawaniu ludzi, przez to też, że jestem bardzo otwarty, ja bardzo lubię poznawać ludzi. No właśnie, bardzo kontaktowy. To jest dla mnie taka fascynująca część życia, że ja naprawdę uwielbiam rozmawiać z ludźmi z różnych części świata i po prostu z nimi obcować. I w ten sposób poznałem Yannisa François, który jest no, totalnym sztosem. No, gość jest nie dość, że rewelacyjnym śpiewakiem, takim basbarytonem. To też jeszcze pochodzi z takiego gruntu tanecznego. No plus jest freakiem totalnym, jeżeli chodzi o muzykę baroku i właśnie bycie takim poszukiwaczem skarbów, więc on... No bo właśnie on poszukuje dla ciebie te wszystkie perełki, tak? Tak, więc jeżeli, jak my żeśmy się spotkali w 2014 roku na produkcji, gdzie ja śpiewałem jakąś tam mniejszą rolę właśnie jako kontratenor, a on grał głównego złego, Izaccio, i robił to fenomenalnie, no to żeśmy się świetnie tam bawili, skumplowali i on wtedy kiedyś mi powiedział, że on uwielbia właśnie barok i bababa i że tu szuka i tu robił kiedyś program dla tej osoby, dla tej i ja to tak niby usłyszałem, niby coś wpadło, niby wypadło, ale później właśnie te parę lat później, jak dostałem tą propozycję od Warner Classics Hierato, to mi tam zaświtała ta lampka i mówię, o tak, to jest ten koleś. Wszystko się zaczęło układać w masterplan. Dokładnie, więc ja sobie wymyśliłem właśnie cały plan na tą płytę i użyłem Yannisa jako mojego mistrza, władcy, który poszukuje mi te skarby, które wypełnią mi ten cały temat, który ja chcę zawrzeć na tej płycie. No i rzeczywiście ta pierwsza płyta powstawała półtora roku
ale było warto, bo rzeczywiście odniosła na tyle wielki sukces, że Warner, który ryzykownie dość mi zaufał i stwierdził, dobra, zrobimy po twojemu, ale naprawdę czułem presję z każdym mailem i takie zdenerwowanie, no bo nie dość, że podpisujesz kontrakt z dość dużą wytwórnią, a właściwie jedną z największych, to jeszcze jako bardzo młody, 27-letni, zupełnie nieznany śpiewak mówisz takiej wytwórni, że hola, hola, ja robię po swojemu. I zaprezentowałem im cały ten plan. Ale właśnie czekaj, jak czułeś presję, że co, że oni mówili, że może jednak ten inny program, czy że zwlekałeś za długo z tym? Chodzi o to, że presja jest taka, że teraz coraz mniej, jakby już w tym czasie, kiedy ja podpisywałem tą płytę, dużo mniej się podpisuje artystów, dużo mniej jest sprzedaży fizycznej, więc oni jakby bardzo selekcjonują te wybory, kogo podpisać, kogo nie podpisać, z kim wydawać w ogóle jakąś płytę, z kim nie, więc no to musi się zgadzać finansowo też dla nich. No, ja to i w tym wypadku, kiedy ja jestem trochę znikąd i powiedzmy już tam wygrałem jakieś konkursy, ale nie mam żadnych takich większych wydarzeń operowych, moja kariera nie jest jakimś szczytem po prostu top, tylko dopiero się zaczyna, tak naprawdę jest dosłownie pierwszy dzień po prostu po szkole, tak naprawdę. No tak śmieję się, ale tak to wyglądało trochę. I nagle im mówię, że nie, no, że będziemy robić po mojemu i wrzuciłem na płytę 11 utworów, z czego 8 to są światowe premiery, których nie miałem pojęcia, jak brzmią tak naprawdę. Bo wiesz, wiadomo, że sobie sprawdzisz na MIDI, jak sobie piszesz cały utwór albo zagrasz to raz ze swoim pianistą, ale no, nie wiesz, dopóki nie pójdziesz do tego studia z tą orkiestrą, więc nie wiesz, czy to będzie hit, czy to nie będzie hit. Ale zarobiście, masz wyłączność na swoje brzmienie jeszcze. Więc to było bardzo ryzykowne i czy to się spodoba, czy to się ludziom spodoba, czy oni to w ogóle kupią, czy tego nie kupią i ryzyko było ogromne i to jest coś, z czego zdałem sobie sprawę dopiero później, jak trochę odchorowałem już tą całą sytuację, bo rzeczywiście płyta była, album był mega sukcesem, bo nie dość, że ma bardzo duży nakład sprzedaży, to no, dostała bardzo, bardzo dużo nagród, co jest bardzo miłe. No, to jest przede wszystkim bardzo, bardzo miłe, szczególnie, że ludzie tego słuchają. I co mnie cieszy najbardziej, to jest to, że utwory, które są zupełnie nieznane, zaczynają być znane i ludzie chcą je wykonywać, chcą ich słuchać. I to jest, są z tej pierwszej płyty przynajmniej dwa utwory, które stały się takim jakimś rodzaju takiego barokowego standardu. Wiesz, że ludzie do mnie piszą maile po prostu non-stop, mówiąc, że te utwory są totalnie niesamowite, nie z tej ziemi, a z kolei też muzycy, którzy chcą je wykonywać po prostu. Mhm. Nie no, mega to wszystko brzmi i słuchałem ostatnio właśnie przed naszą rozmową twoich albumów i po prostu ciary na plecach. Ale największą bekę miałem, jak słuchałem Ari Nerona. Jezu, w ogóle co to jest? W sensie, jak to jest trudne. Wiesz co, pierwsza rzecz... Co tam się dzieje? Ale moim zdaniem i tak, tak bardzo jak lubię nagrywać, bo lubię, teraz już lubię, to uważam się za dużo lepszego artystę na żywo, bo na przykład taki utwór jak ta aria tego Nerona, Che mami ti prega, no to jest tak rewelacyjny utwór do zagrania na scenie, jakby do performowania przed żywą publicznością, że no wiesz, tam jest tyle rzeczy, które ja tam wklejam, że jak jeżdżę z Il Pomodoro, no to mamy do siebie na tyle zaufanie, że tu zmieniam kadencję, tutaj robię coś innego, tutaj więcej czasu biorę. I to jest tak zabawne i tak naprawdę rozrywkowe śpiewać coś takiego. Tak. I to jest fajne dla mnie, fajne dla orkiestry, a też widzę, że dla publiczności to jest no taki szał, że no to jest super. No szczególnie, bo na tej płycie Facce d'Amore cały myk polega na tym, że to jest zbitka, to jest obok siebie jest aria Ottona z Agrippiny, który właśnie przez tą lamentację, wiesz, jakby wyznaje tą miłość do tej Poppei, a z kolei masz tutaj Nerona, który mówi, rozkazuje. Wiesz, ja jestem władcą, jestem cesarzem, więc ja cię proszę, żebyś mnie kochała, ale tak naprawdę to ci rozkazuję. I stąd są te wszystkie wariacje, które wymyśliłem, bo to jest taka typowa aria, gdzie wykorzystałem ten charakter tego Nerona, czyli rozwydrzonego młodego cesarza, który przez to, że ma dojście do władzy, może wszystko. I ja w ten sposób traktuję też ten utwór, że nieważne, czy chce się zatrzymać na sekundę tutaj na tej fermacie, której tam w ogóle nie ma, tylko ja sobie ją wymyśliłem,
czy zatrzymam się na minutę. To wszystko zależy ode mnie i od danego dnia, w którym performuję ten utwór i to jest dla mnie niesamowite właśnie. Super, no i wykonując to za każdym razem inaczej, no to się nie nudzisz cały czas, no, nie? To nie, jest no, najlepsza sprawa. No risk, no fun, a jest dużo ryzyka przy takich utworach. No, ale właśnie, bo tak, przesłuchałem wszystkich płyt, ale ostatnio też na streamie był Łukasz Kuropaczewski i Alek Dębicz i z tą oto płytą. No właśnie, gratulacje, bo Gismonti i Agua i Wino to jest po prostu miazga jakaś dla mnie. No, że ten dzięki, wstęp, dzięki. Który Alek napisał, Łukasz, który to fajnie wypełnia i nagle wchodzi twój kosmiczny głos jako instrument traktowany, no nie? Tak, dokładnie. Miazga. Nie, wiesz co, powiem ci, że jestem przeszczęśliwy, bo tak naprawdę no, my się znamy z Alkiem od studiów. I zawsze chcieliśmy zrobić coś razem i nigdy się po prostu nie udało, no bo ja już byłem wyjechany i no tak. Jakby ta pandemia tylko sprawiła, że jestem tutaj z powrotem i no i za to tej pandemii mogę być wdzięczny, no bo się udało. No. Jest bardzo wiele złych rzeczy, bardzo wiele super projektów, które zostały odwołane, ale zdarzają się też takie właśnie pozytywne rzeczy, a ja zawsze jestem po tej pozytywnej stronie. Więc wzięliśmy po prostu byka za rogi i zrobiliśmy strasznie dużo fajnej roboty i przede wszystkim się super bawiliśmy, bo rzeczywiście fajnie było być instrumentem, że nie jestem solistą, który wchodzi przed orkiestrę, tylko rzeczywiście jesteśmy równoprawnie trzema składowymi, które po prostu wchodzą na tym samym poziomie, wymieniają się tymi liniami i dla mnie to było zupełnie inne też technicznie nawet użycie głosu w inny sposób, no ale bycie właśnie tym instrumentem i staranie się wtopienie topić, no. się barwą właśnie w instrument Łukasza czy Alka, no plus te fenomenalne aranżacje, no tak jak mówisz, no ten wstęp do tego utworu jest tak rewelacyjny. Nie, Alek to jest kosmica. To co chłopaki grają i Łukasz jak wykonuje te rzeczy na gitarze, to jest dla mnie, to jest magia, że oni zaczynają wstęp do tego Aqua i Vino i ja po prostu już leżę i mam takie: ojejku, co to ja mam teraz śpiewać potem z takim? I to samo wiesz w tej Adeli, która wyszła tak naprawdę na samym końcu, a stała się takim numerem jeden no cały tak, płyt. Tak, tak, tak. Bo też chcieliśmy właśnie wyjść z tego, że ja jestem instrumentem, że ten tekst oczywiście się tam później pojawia, ale chcieliśmy to zrobić w takiej ramie, że jesteśmy instrumentami, które powoli przechodzą w tą narrację tekstową i w opowieść, ale jednak to znowu się zamyka tym, że jest improwizacja na koniec, co dla mnie też było nowością, bo wiesz, w muzyce baroku to ja improwizuję, ale na zupełnie innych zasadach. No jasne. Tutaj jednak jest coś takiego, że ta ostatnia minuta tego utworu Adela to jest improwizacja, gdzie i Alek i ja improwizujemy i nie ma jak tego pociąć później, wiesz, w masterze, że o, spróbujemy sobie parę razy i to polepimy. Ta cała ostatnia minuta albo i więcej musi być improwizacją no, i jest no. Tak naprawdę jak z żywego koncertu. Pum, i jest. Więc no, to było dla mnie takie mega stresujące, a z drugiej strony niesamowicie takie ekscytujące i fascynujące. Więc no, cała ta współpraca była naprawdę... No brzmi mega, ale właśnie pytanie, bo chłopaków już pytałem o to, a teraz jeszcze twoja kolej. Czy jest coś, czego wokalista może się nauczyć od takiego pianisty jak Alek i od takiego gitarzysty jak Łukasz? Oczywiście i to od groma. I myślę, że to ten, nie no, od groma. Wiesz co, no ale to trzeba mieć tak samo jak dla ludzi, dla różnych rzeczy, trzeba mieć i dla dźwięków otwarty umysł, bo ja na przykład bardzo dużo się uczę od instrumentalistów, zazwyczaj od mojej orkiestry, no z tymi orkiestrami, z którymi gram. No tak. Bardzo dużo się uczę od nich. I też właśnie jeżeli chodzi o artykulację, jeżeli chodzi w ogóle o frazowanie i jak takie frazowanie w ogóle ma istnienie na przykład na gitarze, bo z gitarą powiem ci, no nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem z gitarą i to w jaki sposób Łukasz frazował i grał różne przebiegi, czy właśnie w Quarantine Song, czy w różnych innych utworach, które razem graliśmy, no to rzeczywiście ja jako śpiewak staram się wejść w ten jego gitarowy vibe, żeby być na tym samym poziomie, a nie nagle, że ja jestem śpiewakiem operowym, to ja będę a ty teraz mi akompaniuj, no tak. Tak.
I będę teraz ciskał. No i to samo, wiesz, u Alka, no, on gra w przepiękny sposób, ma niesamowity dotyk, jeżeli chodzi o O, instrument. barwa mega. Plus właśnie to cały jego system jakby pracy i to, że on jest świetnym improwizatorem. No po prostu to, co on potrafi zaimprowizować, mnie to mega inspiruje, więc jakby bycie z nimi dwoma i próbowanie sobie, a później nagrywanie, no to była naprawdę totalna przyjemność, bo wiem, że takie, że są momenty frustracji na nagraniach, są momenty frustracji i takiego przeciążenia na próbach właśnie i na takich sesjach nagraniowych długich. A tutaj nie mieliśmy ani jednej takiej sytuacji, żeby coś nam, wiesz, coś pękło i ktoś się zezłościł czy coś. Raczej było na takiej zasadzie bardzo dużej ekscytacji i fascynacji tego, co ktoś proponuje i dawał pomysł na jakby rozwój reszty utworu. Więc to było naprawdę takie bardzo mocno edukacyjne dla mnie doświadczenie. Ale to jest w ogóle mega ciekawe, co mówisz, bo my gitarzyści z kolei zawsze dążymy do tego, żeby frazować jak w jak najbardziej naturalny sposób, jak wokaliści, że to legato dla nas nieosiągalne, prawda? A ty mówisz, że jednak frazowanie od gitarzy. Bo, no niestety tak jest, już rozmawiałem z wieloma instrumentalistami, którzy są naprawdę na takim levelu raczej światowym, to każdy instrumentalista powiedział mi jedną rzecz i to jest jedna rzecz, która jest wspólna dla nich wszystkich, czyli jeżeli grasz na jakimś instrumencie, to no jakbyś nie władał tym instrumentem, zawsze jakby swoją partię musisz sobie zanucić, tą główną melodię, którą chcesz wyeksponować, musisz zanucić, bo wtedy dokładnie wiesz, jak tak naprawdę organiczny oddech no tak. Mógłby się wydarzyć, bo ciągłe dźwięki, ciągłość jakby linii, ciągłość frazy, która się nigdy nie kończy, to jest jak polifonia renesansowa, która jest tak męcząca czasami właśnie przez to, że te głosy się tak przenikają i czasami jedna taka fraza muzyczna trwa po 1,5 minuty, po 2 minuty i nie jesteś w stanie tego mózgiem, wiesz, złapać, więc dość szybko taka muzyka się męczy. Więc żeby być naprawdę dobrze jakby grać i mieć na uwadze jakby ten umysł słuchacza, to trzeba rzeczywiście tą melodię zanucić i wiedzieć wtedy, że ta fraza musi kiedyś mieć jakieś lekkie zejście, żeby móc na nowo się narodzić. Słuchaj, patrzę w komentarze. Jest komentarz do ciebie. A, bo ja nie patrzę w komentarze, ale jak patrzysz, to dobrze. Spoko, mam pod kontrolą. Czy na etapie rozpoczynania studiów na UMFCu miałeś jakiś plan B, gdyby śpiewanie nie wypaliło? Czy w ogóle brałeś pod uwagę niepowodzenie? Czy postawiłeś wszystko na jedną kartę? Słuchaj, trochę tak, ale aczkolwiek, no tak jak ci mówiłem, pracowałem w firmie odzieżowej, tańczyłem breaking, więc jakby robiłem tam jakieś różne rzeczy, więc ja w ogóle jestem taką osobą, że jeżeli teraz by mi ucięło struny głosowe i bym nie mógł śpiewać, to myślę, to że sobie dasz radę. Sobie bym jakoś dał radę, bo ja no jestem, no nie wiem, czy to brzydko brzmi, czy nie, jestem zajawkowiczem, ja uwielbiam po prostu robić rzeczy, jestem, ja to nazywam zdrowym pracocholikiem, w tym sensie, że ja naprawdę dużo czasu poświęcam pracy, która nie jest tak naprawdę pracą, bo uwielbiam rzeczy, które robię, ale ja też bardzo dużo organizuję, bardzo dużo robię, produkuję, więc myślę, że wtedy akurat miałem coś takiego, że się bałem, że to nie wyjdzie, ale postawiłem na trochę na wszystko na jedną kartę i rzeczywiście dążyłem do tego, żeby to wyszło, bo właściwie mieszkałem na uczelni, oprócz tego, że pracowałem w międzyczasie, to właściwie wszystko robiłem tak, żeby dogonić tych wszystkich innych śpiewaków na moim wydziale czy muzyków. No i tak samo w Juilliard. No, Juilliard. No właśnie, że Juilliard to samo, od rana i zamykałeś uczelnię. To jest tak, że w Juilliard ja tak naprawdę poczułem coś, co chciałem czuć też w Warszawie, czyli taką wolność bycia w sali i mieć jakby dostęp do tego, bo jednak w Warszawie nie było takich możliwości. A tam ja od 8 rano otwierali mi szkołę, tam w sobotę i w niedzielę to było od 10, 11, ale była otwarta do północy i były te sale. Ja mogłem iść do sali i mogłem ćwiczyć i mogłem po prostu, jak chciałem, to mogłem ćwiczyć, a nie tak jak w Warszawie niestety przychodzisz i musisz się modlić, żeby ta sala była, albo za chwilę ci jakiś profesor wykopie, albo już jest 9, więc trzeba iść do domu. No o 9 zamykać szkołę, to jest jakieś chore dla mnie. Szkoła dla pasjonatów jeszcze, nie?
No, więc Właśnie. dla mnie to jest trochę, jak ludzie mają robić postępy, jak mają, jak nie ma w ogóle kiedy ćwiczyć, jakby, a to jest najważniejsze, jakby profesor ci może dać wskazówki, ale on za ciebie roboty nie zrobi, no Trzeba trzeba robić, zapieprzać, dokładnie. trzeba robić, no, a ja jako śpiewak nie miałem warunków, żeby siedzieć w domu i tam krzyczeć w pokoju, tylko jednak potrzebowałem miejsca, Nie więc... miałeś sąsiadów, którzy cię dopingowali? Wiesz co, za to, co ja im oferowałem, to oni z siekierą do tych Okej. drzwi. No ja pamiętam przez 5 lat, może ze 3 razy ćwiczeniówkę dostałem na dłużej. Bo gitarzyści są z tego znani, możemy powiedzieć, że raczej ćwiczą na korytarzach. Tak, no właśnie, więc wiesz, a w Juilliard jednak te sale były otwarte do północy, więc tam rzeczywiście tyle tam siedziałem. Tyle tam Czyli siedziałem. jeśli możemy jakiś apel tutaj wystosować do muzyków, jeśli chcecie poćwiczyć trochę dłużej, to na Juilliard. Tak, albo po prostu apel do uniwersytetów, żeby jednak były otwarte chociaż do 22:30. No, to by było spoko, naprawdę. To by było spoko. No nie, no wiesz co, bo tak naprawdę no i dla mnie nie ma nic lepszego, niż pójść do sali i na spokojnie móc sobie poćwiczyć. Ja A jak masz w uwielbiam. ogóle? Masz porę taką, kiedy najlepiej ci się ćwiczy? To zależy, bo w Warszawie mam taką jedną salę, z której korzystam i czasami jest wolna rano, czasami po południu, czasami wieczorem i wiesz co, naprawdę nie ma znaczenia, bo ja jestem i osobą taką sową nocną i rannym ptaszkiem, więc mało śpię ogólnie, Okej. ale dużo działam, więc rzeczywiście jest tak, że czasami jak muszę, to oczywiście wjeżdżam tam od 10 rano już pełnym głosem po No prostu właśnie, walczę. słyszałem, czy to jest mit, czy nie, że wokaliści często narzekają, że z rana to gorzej się śpiewa. No wiesz, wiadomo, no bo po prostu głos się długo budzi u I trzeba niektórych. się rozgrzać i tyle, tak? Więc wiesz, jak ja na przykład musiałem w Werbie śpiewać z Michałem recital o 11 rano, to żeby zaśpiewać taki trudny materiał, bo to było godzina z kawałkiem takiej naprawdę no, najtrudniejszego programu, jaki mamy, no to ja musiałem się obudzić, wiesz, o 6 rano, no więc jakby to... I no, żeby zrobić cały taki swoje fizyczną jakby rozgrzewkę, mieć pewność, że wszystko odpali, no bo no, nie ma cudów, no, samo się nie obudzi, trzeba nad tym panować, trzeba wiedzieć, ale to też każdy ma inaczej, no bo mam z kolei taką znajomą, która się budzi o 10:30 już jest na próbie i wszystko działa. No, u mnie nie, ja potrzebuję, jeżeli mam tak naprawdę śpiewać, no to 3 godzinki przed muszę wstać, no. No właśnie, też powinniśmy o tym powiedzieć, jeśli ktoś nas ogląda taki mniej muzyczny, że wiadomo, że na scenie no to gramy na instrumentach, ale to jest niesamowity wysiłek fizyczny też. Aż już dla wokalistów to w ogóle, nie? Olbrzymi, olbrzymi. Dlatego, wiesz, no uważam, że jednak ważna jest forma fizyczna. Nie chodzi mi o to, żeby nagle być jakimś atletą, ale Właśnie niestety... ciśniesz jakoś na siłowni regularnie, czy? Nie, ja wiesz co, ja siłowni nie lubię, ale cały czas tańczę breaking, więc jakby mam Naturalna swoje... siłownia. Tak, mam swoje rzeczy, więc ćwiczę. Bardzo dużo robię ćwiczeń oddechowych, no bo dla nas to jest najważniejsze. No ale wiesz, no mam jakby formę, mam wytrzymałość, więc jakby oczywiście jestem mega zmęczony po 3-godzinnym spektaklu operowym, ale wiem też, że mam do tego wytrzymałość, żeby i robić tam rzeczy fizyczne, i wokalnie jakby zaprezentować się na przebiegu wszystkich tych godzin w dobrym stylu i nie odcina mnie raczej. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, że o Jezus, nie dojadę do końca. O, mordę. Więc raczej muszę sobie podziękować za jakby tą skrupulatność i no i tak jak mówię, no to nie chodzi o to, żeby nagle robić sobie mięśnie i to nie chodzi o wygląd. Chodzi bardziej o to, że jak się robi różnego rodzaju ćwiczenia, to po prostu się ma tą wytrzymałość fizyczną, która jest pomocna. No jasne, I jasne. żeby nie było, dodam, że dla instrumentalistów też to jest bardzo ważne, bo to się wiąże ze złą postawą i często przykurczami mięśniowymi i Oj właśnie tak. tym spięciem mięśni podczas właśnie tych stresujących wydarzeń, że trzeba po prostu, że trzeba mieć na to wgląd, więc szczególnie dla właśnie gitarzystów czy dla muzyków, którzy grają na siedząco, a zazwyczaj tak muzycy Oj grają, tak. no to masa ćwiczeń na kręgosłup właśnie wzmacniających te mięśnie pleców, te wszystkie, które otaczają jakby cały kręgosłup, to są bardzo ważne rzeczy, bo później można sobie życie zniszczyć. Wiem coś o tym, bo tak przeleżałem w łóżku 2 tygodnie, bo się nie mogłem ruszyć. A potem zacząłem ostro trenować. No. Poza tym to super działa też na głowę, no nie?
masz energię do działania wtedy. No zdecydowanie, ja uważam, że dla mnie jakby te ćwiczenia fizyczne, ten breaking jakby ratuje mnie nie tylko, że to jest, wiesz, ja tego nie robię, bo to jest cool, ja to robię, bo to jest mój lifestyle, to jest część mojego no życia. Jest cool. No wiesz, cool może być przy okazji, ale wiesz co, to jest dla mnie też rodzaj takiej medytacji i ozdrowienia psychicznego od tego świata muzyki klasycznej, który jest piękny, ale jest też często bardzo trudny i trzeba czasami walczyć z takimi rzeczami, które są bardzo, bardzo trudne i emocjonalnie bardzo takie ciężkie, więc dla mnie te ćwiczenia fizyczne jednak robią takie oczyszczenie i pomagają mi sobie z tym wszystkim radzić. Słuchaj, a mam jeszcze takie pytanie, bo jesteś takim zajawkowiczem, to obserwując ciebie na socialach, no to widać, jeśli ktoś jeszcze, chociaż moim gościem jest tak rozpoznawalny kontratenor, słuchajcie, że jesteś zaczepiany we Francji, w Hiszpanii na ulicach, prawda? Wydarza czasami. Czy miałeś przy tylu różnych właśnie zajawkach, miałeś taki dylemat przez chwilę właśnie, że a może zostać jednak tancerzem? Tancerzem jak raczej... zainwestować talent? Wiesz co, bardzo chciałbym, ale niestety ja mam bardzo skomplikowany problem z kolanem i to mnie od samego początku właściwie dyskwalifikowało. I ja wiedziałem, że jakby ja robiłem to dla siebie, startowałem w różnych rodzajach zawodach. Właśnie, jak widziałem Red Bull jakiś. Tak, w pokazach różnego rodzaju i nadal to robię i robię to z wielką pasją, ale nie lubię tego nazywać hobby, bo to nie jest hobby, to jest mój jakby rodzaj stylu życia, bo to jest ze mną wszędzie jakby i cały czas mi towarzyszy, no ale jednak jest coś takiego, że mam tą kontuzję kolana, która mnie trochę blokuje przy tym wszystkim, a poza tym jednak muzyka dla mnie jest totalnie na pierwszym miejscu i nie odpuściłbym, bo to jest jednak to miejsce, gdzie czuję się najlepiej. I tym chcę się też, wiem, że potrafię się tym w pewnym sensie dzielić, że wiem, że tym, co robię, to, co produkuję tak naprawdę z siebie, ma jakąś siłę wyrazu, że naprawdę tych wiadomości takich bardzo miłych, nie chodzi o to, że o Jakub, jaki ty masz piękny głos, mi bardziej chodzi o takie wiadomości, że naprawdę dostaję od groma takich maili, ludzi, którzy no, mieli jakąś trudną sytuację w życiu i ten właśnie ta interpretacja, ten utwór pomógł im w jakimś sensie i pomógł im nabrać nowego sensu i złapania takiego oddechu i przetrwania, więc myślę, że w pewnym sensie był taki moment, w którym poczułem, że to jest moja misja, pewnego rodzaju misja, że czuję się potrzebny, więc chcę jakby dostarczać ludziom to, co może być im pomocne. No, to jest wrażenie zdecydowanie nie do opisania, jeżeli ktoś nigdy nie grał koncertu, nie? Że można tyle dać ludziom. Tak, słuchaj, to co mi się jeszcze podoba, oprócz tego, no, nasłuchałeś się na pewno wiele razy, jak nieziemsko brzmisz i jak najbardziej to potwierdzam i zazdroszczę oczywiście, bo ja niestety swojego głosu nie cierpię. Chociaż bardzo lubiłem śpiewać w chórze i to była super zabawa. Może czas jednak obudzić, przemóc się. Nie będę ci robił konkurencji po prostu. Nie, no słuchaj, miejsce jest dla każdego. Ja uznaję, że miejsce jest dla każdego. Nie, ale co chciałem powiedzieć, że to, co mi się bardzo podoba, no to, że przełamujesz te bariery, że muzyk poważny, no to wychodzi na recital, tutaj się kłania, śpiewa i to jest jedyny kontakt z publicznością, no nie? Że ty na koncertach opowiadasz, prawda? Że masz stylówki też zupełnie czasami nie z tej ziemi. Rozmawialiśmy przed wejściem o garniturach od Cici i Udę. Tak. Że to był w ogóle twój pomysł? Z takim wizerunkiem? W ogóle wiesz co, no to jest cały koncept płyty. No to jest znowu, to jest, wiesz, my wymyśliliśmy koncept Facce d'Amore, czyli różne odcienie miłości, różne twarze miłości. I do tego właśnie pracowałem z Hondzią, z Honoratą Karapudą, fotografką i z Cici, czyli jakby ta okładka to są obrazy Cici, zrobione z nich są projekcje i ja jestem jakby, wrzucone są te projekcje na mnie. I przez to, że to jest właśnie taka bardzo kolorowa okładka plus właśnie są różne odcienie miłości, ja bardzo chciałem występować w tych garniturach Cici, żeby mieć jakby taką całą spójną rzecz, jako tą płytę, jako ten temat, że nawet na koncertach, jeżeli performuję właśnie ten program Facce d'Amore, no to występuję właśnie w tych garniturach Cici Udę, które są bardzo kolorowe i właśnie sprawiają, że to są te różne odcienie, wiesz, więc to był taki nasz cały jakby pakiet, jak żeśmy nad tym pracowali.
Ale słuchaj, jak to było na przykład z tym kontaktem z publicznością, że od zawsze miałeś taki pomysł, czy po prostu w pewnym momencie poczułeś się na tyle pewnie, że teraz możesz jeszcze opowiadać o utworach, bo zdecydowanie lepiej się słucha takich koncertów. Nie pamiętam dokładnie tak naprawdę, kiedy był taki moment, ale żeśmy rzeczywiście grali sporo recitali z Michałem i też w jakichś prywatnych domach w Nowym Jorku. I tam się zaczęło robić tak, że rzeczywiście ja mówiłem po prostu, a poza tym bardzo chcieliśmy przedstawiać muzykę polską, więc często na przykład jak się wykonuje taką muzykę Szymanowskiego, tych pieśni ludowych, no to te teksty są rzeczywiście ludowe i nawet po polsku jak się to czyta, no to nie do końca wiesz, co tam się wydarzyło właśnie, o co chodzi, więc musisz to jakby przełożyć z tego ludowego polskiego na polski, a później przełożyć to na angielski często jako tłumaczenie. I często te tłumaczenia były tak złe i tak po prostu nie dawały żadnego wydźwięku tego, czym jest ta kompozycja. Dlatego stwierdziliśmy, że ja po prostu będę w dość szybki sposób mówił o tym, o czym jest ta piosenka. I to wyjdzie dużo lepiej niż taki suchy tekst po prostu tłumaczenia tych pieśni. I myślę, że to był taki moment, w którym rzeczywiście zaczęło to istnieć. A poza tym ja bardzo lubię właśnie odcinać to, żeby nie było tej ściany i jestem tylko ja, tylko publiczność i kończę śpiewać. Tu się kończy po prostu atencja i wszyscy się rozchodzą do domów i tyle. Bardziej mnie fascynuje coś takiego, żeby jednak być tą publicznością i razem z nią tworzyć tą atmosferę, więc lubię po prostu do nich pogadać i powiedzieć im coś, przywitać się, wiesz, no to nic nie kosztuje, niektórzy tego nie lubią, ale to ja jako artysta wybieram, czy chcę to zrobić, czy nie, więc muszą wytrzymać tą minutę albo półtorej. No i to jest super. Słuchaj, kolejny komentarz. Violetta pisze, świetna rozmowa, gratulujemy sukcesów i normalności, spontaniczności, super artysta i świetny człowiek. To o tobie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Życzymy panu Jakubowi wielu spektakularnych sukcesów i satysfakcji ze swojej niezwykłej pracy. To ja też się przyłączam oczywiście do życzenia. Satysfakcja to na pewno masz sukcesy też. No, satysfakcji jest dużo, pracy też jest sporo. Nie, no jest fajnie, nie mogę narzekać. A słuchaj, jakie plany takie na najbliższy czas w ogóle? Widziałem, że teraz lekcje mistrzowskie za 2 dni, tak? Tak, no powiem ci, że pierwszy raz w życiu, ale no wszedłem w wiek już poważny. Tak? Pierwszy raz masterklasy? Pierwszy raz w życiu masterklasy. Grubo. Parę razy w życiu prowadziłem lekcje różnym ludziom, ale takie wiesz, na doczepkę trochę. I stwierdziłem, że czemu nie, spróbujmy. I wiesz, cały format tych warsztatów jest jaki jest, ale ogólnie jedziemy z Michałem dlatego, że ja chcę pokazać ludziom, na czym polega partnerstwo w muzyce, bo w Polsce niestety no trochę jest tak się utarło, że pewnie też możesz tego doświadczyć, że jeżeli grasz ze śpiewakiem, no to jest śpiewak, no i jakiś i akompaniator. I akompaniator, on sobie tam stuka, on sobie tam klika w te klawisze, tak. I jest jak jest. Niestety no wiesz, nie chcę, żeby to tak wyglądało, dlatego staram się... Ludzie myślą, że to może być ktokolwiek jeszcze, prawda? Bo zagra tak, przecież na tym, nie? Dokładnie. A nie, to są naprawdę, to tak jak ja z Michałem gram, czy właśnie z Alkiem, to są lata tak naprawdę wyrobionej też przyjaźni, wyrobionej właśnie takiego muzycznego gustu, który sprawia, i też masa prób, które sprawia, że jesteśmy... wiesz, jesteśmy razem na scenie, jesteśmy tak samo ważni i bez niego nie ma mnie, bez mnie nie ma jego, więc jakby to są bardzo ważne rzeczy, które ja staram się jak najczęściej i zawsze tak naprawdę jak gram, czy z orkiestrą, czy z fortepianem, zawsze kłaść na to duży nacisk, bo oczywiście często jest tak, że ja jako śpiewak jestem portretem danego projektu i często to jest jakby mój program, tak jak no na tak, przykład te programy frontmanem. Tak, ale bez nich no nie ma bez nich żadnego śpiewania, żadnego grania, więc jakby dla mnie oni są równie ważni i też staram się, żeby każdy miał o tym świadomość i jakby szanował też ich pracę, bo to jest właśnie najgorsze, że oni tak, że to jest taki akompaniator, że taki grajek, który właśnie może być byle kto, właśnie nie może być byle kto. Ja mogę śpiewać tak dobrze tylko dzięki nim, dzięki tym ludziom.
No to tak, warto to powtarzać na każdym kroku naprawdę i uświadamiać. Te warsztaty, które będziemy prowadzić, prowadzimy razem z Michałem, bo Michał ma po pierwsze bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o coachowanie, a po drugie właśnie chcemy coraz bardziej uświadamiać, póki możemy też w Polsce właśnie to, że rola partnerstwa właśnie w muzyce jest bardzo, bardzo ważna i to ona tak naprawdę sprawia często, że odnosimy jakiś sukces albo go nie odnosimy. Mhm. Mogą z tobą rozmawiać jeszcze i do północy oczywiście, ale wiem, że się spieszysz, więc tak powoli będziemy lądować. Poczekaj, bo ja tu patrzę, już jest godzina 15. No. Także słuchaj, bardzo, bardzo jest sympatycznie. No jest bardzo. Ale mam jeszcze jedno pytanko, słuchaj, bo to musisz opowiedzieć. Bo bardzo mnie rozbawiła sytuacja poznania twojego menadżera. Mojego menadżera, że w sensie Matthew Horner. Tak, jest tak, MG, tak, tak. Czyli czytałeś gdzieś już? Tak, 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 tak. Ale opowiedz coś więcej. Tak, opowiedz coś więcej, bo to super. Pokrótce opowiem. Jest taki program bardzo dobry dla młodych śpiewaków. To się nazywa Meistersinger Academy. To jest w Neumarkcie, obok Norymbergi i to są takie kursy, które trwają 6 tygodni. To jest bardzo dużo i to jest w takiej wiosce właściwie. Takie zgrupowanie. Tak, że żyjesz w takim klasztorze i naprawdę masz takie, no to jest taki pokój z szafą i tyle, ale masz jedzenie na miejscu. Nie wiedzieć czemu głównym sponsorem czy jednym z głównych jest jakaś marka browarów, więc jest od groma browarów. To dla wokalistów idealnie. Więc idealnie, ale jest świetne miejsce, gdzie po prostu przyjeżdżają profesorowie z całego świata, no naprawdę rewelacyjni ludzie i właśnie pianiści, czy coachowie, czy śpiewacy, którzy uczą cię różnych rzeczy, są sesje nagraniowe, są właśnie jakieś tam różne koncerty, różne wydarzenia, no i w tym wszystkim są też przesłuchania, są 2 dni przesłuchań i na te przesłuchania w takiej super sali koncertowej, no jest, nie wiem, powiedzmy ze 25-30 osób, różnych prezenterów, różnych dyrektorów teatrów, casting dyrektorów z różnych miejsc, czy właśnie takich osób jak Alain Lanceron z różnych wytwórni płytowych. No więc jest masa takich ludzi i co daje ten program, jest też to, że śpiewasz takie przesłuchanie i po wszystkim jest bardzo, bardzo długa taki czas, kiedy idziesz od biurka do biurka, bo są porozstawiani po tym networking. Tak zwane, i po prostu rozmawiasz z tymi jurorami, powiedzmy, z tymi ludźmi z panelu. Rozmawiasz i oni ci mówią, co im się podobało, co uważają, gdzie powinieneś pójść teraz i jakby taką swoją opinię na temat twojego występu. Czasami ci dają od razu jakieś oferty i w ogóle. No i ja, będąc zupełnie nieświadomy, dla kogo śpiewam, bo nie to, że jestem ignorantem, ale po prostu no też ja tam się znalazłem w takim momencie, że bardzo pracowałem nad tym, żeby w ogóle jakoś śpiewać, no tak. a nie żeby tutaj nagle zdobywać kontrakty czy coś. No ale to fajnie, bo tak bardzo naturalnie to wyszło. Tak, no i wiesz, i poszedłem do tego jednego takiego właściwie bardzo VIP pokoju, bo większość ludzi była w takiej dużej sali, gdzie były po prostu porozstawiane te siedzonka, ale Matthew był w osobnym pokoju, okay. Więc się szło tam do osobnego pokoju, no i tam idę, rozmawiamy sobie, no i Matthew właśnie mówi, że no ja to bym bardzo chciał z tobą pracować, a ja mówię, że no wiesz, ja nie wiem, czy ja chciałbym z tobą pracować, więc musimy się tak chyba porozmawiać jeszcze jakoś tu i tam, to może zobaczymy. I jak później opowiedziałem to moim znajomym, który stwierdzi, że ty jesteś jakiś porąbany, to jest w ogóle mistrz, to jest największa postać, jeżeli chodzi o w ogóle agentów w Stanach i w ogóle w Europie, no bo gość jest no jedną z najwyżej postawionych osób, jeżeli chodzi o agentów w IMG, ale wszyscy go znają, a ja nie miałem pojęcia, kto to jest, więc ja sobie tak rozmawiam. Nie wszyscy. Więc sobie tak sobie folgowaliśmy, więc wyszło jak wyszło, wyszło bardzo naturalnie, myślę, i myślę, że dobrze, że nie wiedziałem, kim jest, bo bym się zestresował, może bym się spiął, a tak to po prostu wyszło jak wyszło i nasza relacja jest bardzo fajna i taka jest, przede wszystkim jesteśmy dobrymi znajomymi,
którzy robią razem też biznes. Więc jakby to też ma dla mnie duże znaczenie, że my jakby spotykaliśmy się wtedy, jak ja studiowałem w Stanach, to spotykaliśmy się od czasu do czasu właśnie na jakąś kawkę. Tutaj on przychodził na wszystkie moje koncerty, jakieś tutaj wydarzenia, na konkursy i jakby to wszystko bardzo powoli, ale rzetelnie zostało w końcu złączone jako okej, jesteśmy teamem, możemy teraz pracować i będzie okej. A gość jest no, poważnym typem, więc jakby... Ale to też fajnie pokazuje jego jako człowieka, co nie? Że go to nie ruszyło zupełnie i... Myślę, że tacy ludzie o talencie, bo to też trzeba mieć talent, bo no ja nie powiedziałbym, żebym wtedy świetnie śpiewał, ale to są ludzie tego typu właśnie jak Alan z Warner Classics, który on ma niesamowity talent do wybierania ludzi, do znajdowania takich ludzi, którzy mają właśnie tą wartość, która sprawia, że ludzie będą chcieli słuchać tego głosu albo wiedzą, że ten człowiek, ta osobowość będzie walczyć do końca, aż osiągnie swój cel i będzie cały czas iść jakby za tą żądzą bycia trochę lepszym i właśnie, nie wiem, no, znajdowania tych perfekcjonistów, którzy idą za ciosem i po prostu chcą iść dalej, a nie osiąść jakby na jednym poziomie. I wydaje mi się, że to właśnie zobaczył Mafiu i to samo zobaczył Alan, który no dość szybko się przekonał o tym, że rzeczywiście tak było, bo nasze produkty, nasze wytwory kreatywne cieszą się dość dużą popularnością. Dość dużo. Moim gościem jest bardzo skromny artysta. No nie, no wiesz, no jest... Nie, no wiem, no jak można, wiesz, powiedzieć, że... No jasne, jasne. Ale słuchajcie, to jeśli ktoś w ogóle sobie nie zdaje sprawy, to nie jest dość duża popularność, jakby co. Więc to... słuchajcie, na koniec powiem, że dość dużo dzieje się na moich social mediach. Tak, wpadajcie. Więc wpadajcie, a mówię to dlatego, że dużo się dzieje, dlatego, że się właśnie nic nie dzieje, w tym sensie, że wszyscy ciągle odwołują, więc ja tam dość często wrzucam takie rzeczy, które się wydarzają, na przykład, okej, będzie za tydzień, więc to jest jedyna tak naprawdę szansa, żeby na coś takiego się złapać, bo niestety wszystkie rzeczy, które miałem zaplanowane, a mam zaplanowanych rzeczy, wiesz, do 2023 czy 2024 roku, niestety nic nie jestem w stanie wrzucić, bo co chwilę ciągle coś odwołują, a nie chcę zawodzić ludzi, że o, miało być, a nie ma, więc wolę w ogóle nie mówić, albo powiedzieć właśnie na ostatnią chwilę, jak już wiem, że naprawdę na 100% jest. No, ja trzymam kciuki za tą trzecią płytę, żeby było równie świetnie albo jeszcze lepiej, ale na pewno zagwarantujesz nam to, skoro masz na to pomysł od początku do końca. Jest. No i życzę ci co? Życzę ci chyba zdrowia przede wszystkim, nie? W dzisiejszych czasach. Dzięki, no ja tobie również, no i bardzo mi miło, że jesteś tak świetnie przygotowany do naszej rozmowy, bo to zupełnie inaczej się rozmawia z osobą, która cokolwiek, wiesz, ma, wiesz, jest w temacie, no. Dzięki, w ogóle ja trochę mam takie, wiesz, marzenie, żeby to właśnie nie było w formie wywiadu, tylko takiej fajnej, dłuższej rozmowy, żeby ludziom pokazywać to ludzkie oblicze. Wyszła nam chyba całkiem niezła rozmówka tutaj. Myślę, że tak. Więc również gratulacje dla prowadzącego. Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda się spotkać w realu. Dokładnie. I co? I ty się jeszcze nie rozłączaj, jak coś? Nie. O, jeszcze czekaj, przeczytam tylko ostatni komentarz. Sandra pisze, dziękuję za piękny, zmysłowy głos, który koi duszę, słucha się ciebie z największą przyjemnością. I tym wspaniałym komentarzem możemy zakończyć. Moim gościem był Jakub Józef Orliński, kontratenor. Ja nazywam się Robert Guzik z kanału WGC, czyli Warsaw Guitar College. I do zobaczenia za tydzień. A moją gościnią za tydzień będzie Dominika Czajkowska-Ptak, kompozytorka, improwizatorka i pianistka. Także stay tuned, jak to się mówi. Dokładnie. My pozdrawiamy wszystkich i jeszcze chwilka po live'ie. Okej. Okay.